Kiedy w styczniu 1945 roku ruszyła wielka sowiecka ofensywa, właściwie niemiecki opór znalazł się w sytuacji katastrofalnej. I rzeczywiście dowódcy, którzy byli świadomi tego, jak wielkie zagrożenie stanowi dla osłabionej już wtedy bardzo poważnie armii niemieckiej to uderzenie, mówili wręcz o rzeczywistym upadku całej tej rubieży wschodniej obronnej. Rosjanie bardzo szybko dotarli w okolice granic dawnego powiatu bolesławieckiego, między innymi właśnie tutaj, w Oleszne, gdzie dzisiaj się znajdujemy, doszło do bardzo znamiennego wydarzenia, które było później treścią różnego rodzaju filmów. Wykorzystywano ten wątek przy nagrywaniu m.in. Czterech Pancernych i Psa, a konkretnie chodziło o to, w jaki sposób można było wykorzystać różnego rodzaju urządzenia hydrotechniczne dla powstrzymania zwłaszcza ciężkich pojazdów sowieckich na tego rodzaju liniach obronnych, jak chociażby tutaj rzeka Bóbr, która w Olesznej, co warto podkreślić, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, właściwie rozgałęziała się, tworząc wyspę otoczoną z jednej strony kanałem prowadzącym do elektrowni wodnej w Olesznej Starej, a z drugiej strony był to nurt Bobru, ten, który po minięciu zapory oczywiście był znacznie mniejszy. Żeby zobrazować miejsce, w którym się znajdujemy, warto wspomnieć, że do tego miejsca, do tego nasypu, a jesteśmy w tej chwili właśnie nad kanałem prowadzącym do elektrowni wodnej, do tego miejsca prowadziła droga, która tutaj przemierzała tą odnogę, ten kanał, na takim dość wysoko położonym moście. Nieco dalej droga dobiegała do kolejnego takiego cieku wodnego, samego Bobru, i tam również był drugi most. Te dwie przeprawy zostały wysadzone i niestety trzeba było coś z tym zrobić. Rosjanie, którzy tutaj przybyli, skorzystali z tych wszystkich poniszczonych elementów przeprawy wodnej. Na niej saperzy wybudowali prowizoryczne przejście, po którym początkowo przemieściły się działa pancerne lekkie SU-76 i przedostała się część piechoty. Ale po krótkim okresie, kiedy tutaj dochodziło właśnie do tego takiego dość płynnego przeprawiania oddziałów sowieckich, Niemcy z bardzo bliskiego miejsca, a mianowicie z zapory, które jest nieco za nami, którą później pokażemy, spuścili pierwszą partię wody, która rozniosła to, co tutaj przygotowano, i wtedy trzeba było zbudować poniżej tych takich prowizorycznych przepraw umieszczonych na resztkach mostów zupełnie nową przeprawę. Konfrontując mapę niemiecką z roku 1940 z rzeczywistością, jaką dzisiaj zastajemy tutaj w Starej Olesznej, możemy zauważyć, skąd tak duże trudności miały wszystkie pojazdy ciężkie sowieckie w szukaniu, czy w ogóle w przedostaniu się na drugą stronę. Tu widzimy groblę, która biegnie aż do podnóża skarpy rzecznej, a więc cały ten obszar tutaj był niemożliwy do spenetrowania przez pojazdy nacierającej armii. Widzimy tutaj bardzo strome skarpy przy Dolinie Rzecznej, a tutaj wał, który za moimi plecami również dzisiaj jest świetnie widoczny. Stąd też te możliwości, które pozwalałyby na przeprawienie się na drugą stronę, musiały być lokowane albo na tej trasie, gdzie były dawniej mosty, które, jak przypomnę, były już wysadzone, czy poszukiwano też miejsca poniżej, o czym za chwileczkę powiemy. Samo kształtowanie terenu w tym miejscu, gdzie Bóbr jest wyraźną taką przeszkodą, no było dla obrońców korzystne, co zresztą później się okazało bardzo trudne do pokonania, stąd też wojska sowieckie tutaj dość długo czekały na przeprawienie się na drugą stronę, jako że z tamtej strony, po przeciwległym, na zachodnim brzegu rzeki, były stanowiska niemieckie. Zapora na Bobrze, która została wzniesiona w Starej Olesznej, imponuje może nie tyle wysokością tych wszystkich elementów, natomiast jest to bardzo długa, taka zamykająca klamra rzekę. Warto wspomnieć, że
już wcześniej Bóg, co widzimy tutaj na starej mapie, dzielił się na dwa takie nurty i te tutaj zaznaczone elementy to jest właśnie cała zapora przegradzająca koryto rzeczne. Kiedy się wypuszczało stąd bądź zatrzymywało te wszystkie masy wodne, to wszystko to, co tutaj było niżej położone, oczywiście nie było zalewane natychmiast, natomiast przepływająca w takim bardzo dobrze obramowanym brzegami ta główna część nurtu podnosiła się bardzo wysoko prąd. Przypomnijmy, że w lutym w 1945 roku po rzece płynęła Kra i kiedy wypuszczono wodę, również ta Kra miała takie niszczycielskie działanie, które powodowało, że położone niżej wszelkie budowle no były znoszone pod naporem właśnie tego lodu, który zatrzymując się na tych wszystkich przeszkodach stanowił taką chwilową przeszkodę dla wody, po czym woda przepychając to niszczyła te wszystkie elementy. Dzisiaj zapora funkcjonuje nadal, elektrownia wodna też jest czynna, a gdyby dzisiaj doszło do takiego przełamania tutaj tej obrony na rzece położonej, to wojska nacierające spotkałyby się z zupełnie innym wyglądem terenu. Za nami, za plecami naszymi widać tutaj różnego rodzaju wzniesienia, stawy. To wszystko powstało już po wojnie, wtedy kiedy tutaj eksploatowano żwir. Przypomnę, że w nocy z 11 na 12 lutego kompania specjalnego batalionu saperskiego budowy mostów, którą dowodził kapitan sowiecki Drobnica, zbudowała przeprawy, które miały pomóc przejść wojskom przez dwie odnogi rzeczne, a więc wejść najpierw na taką wyspę, którą tworzył kanał Bobru i później przejść przez sam Bób i udać się dalej. Kiedy ta prowizoryczna forma przeprawy została zerwana przez wody wypuszczone z zapory, wtedy zdecydowano się na zbudowanie potężniejszej przeprawy mostowej, zbudowanej z kolei na palach. I rzeczywiście taką przeprawę nieco niżej wybudowano. Niestety po niej przeszło tylko 6 czołgów T-34 na drugą stronę, kiedy na przeprawę wtoczyło się działo pancerne o dużym kalibrze. Działo pancerne mające armatę z kalibrem 122 mm. Tutaj na tym zdjęciu jest to właśnie działo, tego typu działo. Okazało się, że przybór wód był tak duży, że zepchnął tą maszynę do nurtu rzecznego i jak w swoich wspomnieniach piszą dowódcy sowieccy, działo zatonęło, a jak wydobywano później jego wrak, okazało się, że ten, który kierował, mechanik, kierowca, nadal kurczowo zaciskał ręce na drążkach sterowniczych. W każdym razie wybudowano trzeci jeszcze most, aż wreszcie zdecydowano się na sprowadzenie tutaj bardzo ciężkich pontonów do przewożenia czołgów. Niestety przybór wód, jeden z tych wielkich pontonów zepchnął także. Dopiero po usilnych staraniach, po jakimś czasie udało się tutaj zorganizować przeprawę. Zresztą przeprawę już inaczej pomyślaną, a więc w takim miejscu, gdzie nie trzeba było pokonywać dwóch nitek rzecznych, tylko wystarczyło przejść nad samym Bobrem, tu w tym miejscu. No dalsze te usiłowania, powstrzymania poprzez wypuszczanie wody spełzały już na niczym i ostatecznie z dużym dość opóźnieniem wojska ze strony prawej, tak jak ja stoję, czyli ze wschodniej, przeprawiły się na lewą stronę Bobru. Co warto jeszcze powiedzieć, tu bardzo blisko stąd, w tak zwanym dzisiaj Strachowie, były potężne koszary niemieckie, a więc i stamtąd Niemcy tutaj skierowani byli do obrony tych przepraw. No jak wiadomo, na długo to się nie, długo się nie utrzymali i te wszystkie zagony pancerne sowieckie ruszyły dalej w kierunku Nowogrodzca, w kierunku Bolesławca. Elektrownia w Starej Olesznej pracuje tak, jak
to czyniła wiele, wiele lat wcześniej. A co ciekawe, wygląd tego obiektu, mimo tych walk, które tu się toczyły, no właściwie niewiele się zmienił. Po wojnie niektóre z turbin, które tutaj były używane, nadal funkcjonowały, a warto w tym miejscu, będąc nad Bobrem, przypomnieć, że podobnie było chociażby w Kraszowicach, gdzie również była zapora, gdzie była elektrownia wodna i te wszystkie urządzenia hydrotechniczne, które wybudowali Niemcy, wkrótce po wojnie zaczynały funkcjonować i służyły już nowym gospodarzom tej ziemi. Przechodzące w lutym 1945 roku przez powiat bolesławiecki wojsko rosyjskie miały do pokonania dwie poważne przeszkody naturalne, a mianowicie rzekę Bóbr, o której mówiliśmy w kontekście wydarzeń w Olesznej, w Starej Olesznej, i Kwisę. Okazało się, że zarówno Bóbr, jak i Kwisa w podobny sposób były wykorzystane, gdy trzeba było zatrzymać ciężkie wozy bojowe sowieckie, a mianowicie działo się to przez wypuszczanie wody ze zbiorników wodnych. Ciekawostką w Nowogrodźcach, w którym w tej chwili znajdujemy się, z czasów walk, ale oczywiście też wcześniejszego okresu, jest ten piękny wiadukt, dzisiaj już niszczejący, rdzewiejący, który przerzucony nad Kwisą właściwie nie został wykorzystany przez nadciągające wojska sowieckie. Trudno dzisiaj powiedzieć, dlaczego ta przeprawa została niezniszczona. Natomiast wysadzono mosty drogowe i podobnie jak w innych miejscach, do prac przystąpili saperzy wznoszący odpowiednie przeprawy. Również tutaj, co jest jednak o wiele trudniejsze, Niemcy zastosowali manewr polegający na wypuszczaniu wody. O ile w Starej Olesznej wodę wypuszczano ze zbiornika znajdującego się bardzo blisko, o tyle tutaj w Nowogrodźcu podniesienie poziomu wody Kwisy wymagało znacznie wcześniejszej reakcji ludzi, którzy znajdowali się daleko stąd, w Leśnej, i tam wypuszczano z ogromnego zbiornika złotnickiego wodę po to, żeby właśnie tutaj ten poziom był podniesiony. Niewątpliwie pamiątką po czasach wojennych są te dwa przewrócone, jeden, zresztą drugi też już nie jest w takiej pozycji, jakie były na początku, schrony betonowe. One są zlokalizowane tuż przy samych torach kolejowych. Najprawdopodobniej właśnie ta przeprawa, ten most stalowy, no był pod szczególną pieczą wartowników. No i stąd te pozostałości, urządzenia, no które przez wieki jeszcze całe najprawdopodobniej będą świadczyły o czasach wojny na tym terenie. Sytuacja rosyjskich oddziałów, które dotarły tutaj do linii Kwisy w Nowogrodźcu, a przypomnę, że właśnie te miejsca, aż do samego Lubania, wkrótce mamy do czynienia z Nawojowem Śląskim, Łużyckim, Zadostawiem. Te miejsca to miejsca bardzo krwawych walk. Zresztą słusznie się nazywa te wszystkie zmagania tutaj militarne ostatnim zwycięstwem III Rzeszy, jako że tutaj udało się na długi okres czasu zatrzymać nacierającą Armię Czerwoną, ale warto zobaczyć na mapę, jak wyglądała tutaj rzeczywistość w 1945 roku. Kwisa przepływała tutaj w pobliżu przez dwa progi wodne. Dzisiaj świeżo wybudowane obiekty elektrowni wodnej oczywiście całkowicie zmieniły tutaj to otoczenie i wygląd pierwotny. Po drugiej stronie był kawałeczek martwej Kwisy. Tutaj w pobliżu również było takie zakole z budyneczkiem takiego kąpieliska. I właśnie w tym rejonie tutaj, trudno powiedzieć dokładnie, czy w tym miejscu, czy kilkadziesiąt metrów dalej, powyżej, w każdym razie na pewno w tym rejonie, ponieważ od strony dworca kolejowego nadciągały oddziały rosyjskie, gdzie toczyły się bardzo ciężkie walki, próbowano przeprawić na drugą stronę żołnierzy.
po dnie, zanim podniesiono poziom wody, zdążyło przejść kilka pododdziałów sowieckich na drugą stronę, ale kiedy poziom wody został podniesiony, rozpoczęto budowanie przeprawy. Na tyle wtedy woda była jeszcze niegroźna, że można było te pale umocować również po mosty. Niestety wkrótce większa fala przesyłana z leśnic spowodowała zniesienie tej przeprawy i przyjechał tutaj sam Paweł Rybałko, generał, po to, żeby zobaczyć, co się dzieje. W trakcie wizytacji tutaj tego rejonu rzeki Rybałko zachowywał się dość nieostrożnie, mianowicie jego podwładny zwrócił uwagę, że po drugiej stronie rzeki są ukryte stanowiska niemieckich strzelców i że może to skończyć się tragicznie dla generała. Niestety on na to większej uwagi nie zwrócił, ale za to zainteresowała go taka pozostałość po podniesionym poziomie wody, mianowicie na brzegach rzeki osadzone były dość wysoko różnego rodzaju śmieci, krzaki, które podwyższony poziom wód niósł wcześniej, zanim on tutaj przybył. No oczywiście w końcu przekonał się, że rzeczywiście tutaj ci, którzy próbowali wybudować przeprawę, przedostać się na drugą stronę, nie mieli innych możliwości, jak tylko poczekać, aż poziom wody opadnie. W ogóle walki pod Nowogrodźcem były bardzo intensywne. Zarówno Kwisa, jak i Winnica, która przepływa w pobliżu, były to takie przeszkody, które Rosjanie dość szybko jednak pokonali. I droga dalej w kierunku na Lubań, który był tym centrum, takim najważniejszym oporu niemieckiego, stała otworem. Wydawać by się mogło, że Bóbr i Kwisa nie stanowiły jakichś przerażających przeszkód wodnych dla nacierających wojsk sowieckich, ale w istocie te dwa cieki sprawiły mnóstwo kłopotów Armii Czerwonej. Warto pamiętać, że po wkroczeniu Rosjan dochodziło do bardzo wielu dramatycznych sytuacji, gwałtów, morderstw. Często napastowane były również robotnice przymusowe, Polki, Rosjanki, które gdzieś tam Rosjanie zastawali w różnych miejscowościach. Co jest jeszcze istotne, z kolei armia niemiecka nie była już tak zwartą, tak gotową do obrony. Zdarzały się dezercje, te dezercje były surowo karane, rozstrzeliwano przy najmniejszej próbie defetyzmu, ale taką ciekawostką związaną też z walkami nad głównie Kwisą w rejonie Olesznej jest to, że tam brali udział też Węgrzy po stronie niemieckiej w obronie tych terytoriów. Wielką rolę spełniało także lotnictwo wojskowe. Zarówno naloty sowieckich maszyn, jak i niemieckie samoloty często pojawiały się nad walczącymi stronami. Ciekawostką jest to, że przygotowano niemieckie myśliwce Focke-Wulfy do tego, żeby mogły zrzucać niewielkie bomby i te bomby rzeczywiście spadały co jakiś czas na miejsca, które były bronione przez Armię Czerwoną wtedy, kiedy musiała się zatrzymać w swoim natarciu. Duże też znaczenie miały oddziały Volkssturmu niemieckiego, a zwłaszcza młodzi chłopcy z Panzerfaustami, którzy niszczyli czołgi niemieckie. Warto też wspomnieć, że po stronie niemieckiej wykorzystywano bardzo dużą ilość dział pancernych Hetzer, wykorzystywano czołgi Pantery, wykorzystywano Panzer IV. Natomiast po stronie sowieckiej głównie były to czołgi T-34-85, również czołgi ciężkie IS, no i cała gama dział pancernych.
jedna z najstarszych budowli hydrotechnicznych na Kwisie, Zapora Leśniańska, powstawała przez 4 lata, a początki wznoszenia tej budowli to rok 1901. Warto chociażby wspomnieć o wysokości tego właśnie obiektu, który wynosi około 45 metrów. Długość samego łuku tego wybudowanego to jest około 130 metrów. Natomiast co jest istotne, że powstające tutaj jezioro Leśniańskie zgromadziło ogromne zasoby wód, Kwisy, które w czasie II wojny światowej, w ostatniej fazie walk, w 1945 roku, właśnie służyło do podnoszenia poziomu rzeki w dolnych partiach. I wtedy, kiedy następowało duże zagrożenie przeprawami przez rzekę w okolicach chociażby Nowogrodźca, właśnie tutaj wypuszczano wodę po to, żeby poziom uniemożliwiał przejście nie tylko ciężkich wozów, ale także piechoty. Co jeszcze można powiedzieć o tym obiekcie? To właśnie tutaj często się kręci różnego rodzaju filmy wojenne. Tutaj wykorzystywano obiekty do pokazania walk, jakie toczyły się chociażby w rejonie samego Lubania. Dzisiaj chcemy od tego miejsca zacząć pokazywać, jak wyglądała właśnie cała ta forma wykorzystania takiego cieku wodnego jak Kwisa do zatrzymania wojsk sowieckich. Dzisiejszy wygląd zapory niewiele odbiega od tego, jak ten obiekt wyglądał przed wielu laty, ale jesteśmy akurat na samym progu nowego 2015 roku. Od wydarzeń wojennych na tym terenie minęło dokładnie 70 lat. Korzystając z tej okazji, chcielibyśmy w imieniu operatora naszej telewizji, twórcy Ech Przeszłości, Adriana Kowalskiego, i w moim własnym złożyć Państwu jak najserdeczniejsze życzenia dobrego, szczęśliwego nowego roku 2015, wolnego od różnych niepokojów, trosk, wojen, chociaż ten obiekt na pewno zawsze będzie się kojarzył z tym, co działo się tutaj 70 lat temu.